Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj przedstawiam Wam Magdę Głażewską. Dzień dobry. Magda jest tą osobą, która nigdy nie chodziła do szkoły. Uczyłaś się przez całe swoje życie w edukacji domowej. Tak, to prawda. Magda, czyli cała podstawówka i całe gimnazjum wtedy jeszcze i liceum, tak? Tak, jedynie chodziłam w liceum do szkoły muzycznej, ale to były zajęcia popołudniowe, czyli jeździłam tam codziennie, ale tylko na zajęcia związane z muzyką ogólnie pojęte. Mhm. To dość osobliwy przypadek, bo chyba niewielu jest takich ludzi, których ja osobiście znam, którzy przez całe swoje życie uczyli się w domu. Co ty dzisiaj robisz? Ja jestem teraz po pierwszym roku studiów na kierunku dźwięk w grach. To są studia, które łączą kompozycję z inżynierią dźwiękową, czyli jakaś obróbka dźwięku, praca przy nagraniach, przy nagłośnieniach. Mhm. Jak ty się w tym odnajdujesz? Bardzo podoba mi się klimat tego miejsca, w którym studiuję. Studiuję w Cieszynie i na moim wydziale są same kierunki artystyczne, czyli ogólnie taki bardzo artystyczny klimat. Taki wolnościowy też trochę. Tak, tam są sami graficy, muzycy, jacyś malarze, pisarze i tak dalej. I właśnie ten klimat studiów moim zdaniem jest najbardziej korzystny. Jeśli chodzi o sam kierunek, to zdecydowałam się na niego pójść tak trochę w ostatniej chwili, bo długo się wahałam, na jakie studia pójść, ale uważam, że to była dobra decyzja. Wahałaś się między czym a czym? Między wieloma rzeczami, bo rozszerzałam w liceum biologię i chemię. Myślałam, że pójdę na jakieś studia takie bardziej właśnie przyrodniczo-naukowe, ale ostatecznie nie napisałam tych przedmiotów na maturze. Pisałam polski, angielski, historię muzyki, no i właśnie tak bardziej poszłam w stronę muzyki. W tym kierunku. Magda, decyzję o edukacji domowej na początku twojego życia, twojej takiej drogi edukacyjnej podjęli rodzice. A jak ty się miałaś z tą decyzją przez te wszystkie lata? No wtedy miałam 7 lat, czyli też nie do końca jakby zdawałam sobie sprawę, jak to będzie wyglądać. Pamiętam, że na początku byłam bardzo zapalona, bo pojechaliśmy do takiej rodziny, która mieszkała w Leśniczówce i prowadzili od kilku lat edukację domową. Moja mama zorganizowała ten wyjazd, bo mój tata też na początku był dosyć mocno sceptyczny. I pamiętam, że mi się tam podobało. Potem rodzice mi to przedstawili jakoś w takiej formie, że się zachęciłam do tego trybu edukacji. No i na pewno przez tam pierwsze lata podstawówki to było bardzo korzystne, w sensie nie zauważałam żadnych minusów, tylko plusy. No. A co w tym było korzystnego? To, że jakby nie musiałam być w jakimś systemie konkretnym, tylko była taka większa wolność też. To, że byłam w domu z bratem, czyli mogliśmy cały ranek się bawić na przykład, a naukę sobie zorganizować później, że to wszystko było takie bardziej dostosowane pod tryb życia dziecka. Czyli konkretnie pod wasz tryb. Czyli twój brat również jest na edukacji domowej. Tak, tak. Mój brat jest teraz, skończył drugą klasę liceum, no i też nadal się uczy w domu. A czy był kiedykolwiek taki moment, kiedy chciałaś pójść do szkoły? Tak, jak byłam w gimnazjum, trochę się zastanawiałam, czy jakbym chodziła do szkoły, na przykład miałabym więcej znajomych, byłabym bardziej zintegrowana z grupą rówieśniczą w mieście, w którym mieszkałam. Bo jednak to jest taki wiek, że bardzo ważna jest dla osoby taka identyfikacja z grupą, rówieśnicy, którzy nadają poczucie tożsamości, więc wtedy się zastanawiałam, czy nie pójść do szkoły, a z perspektywy czasu mi ciężko ocenić, czy faktycznie wpłynęłoby to na mnie korzystnie, czy nie. No tak, ale dzisiaj masz okazję współpracować z osobami, z twoimi rówieśnikami na studiach. Tak. Jak się w takiej grupie wtedy odnajdujesz? Raczej nie mam jakichś dużych problemów społecznych. W wieku nastoletnim byłam bardziej nieśmiała, że ciężko mi było gdzieś się odnaleźć, jakby podejść do jakichś ludzi. I też czułam, że jednak nie mam o czym rozmawiać z rówieśnikami, którzy chodzili do szkoły, bo to większość ich życia się toczy w tej szkole jednak. Ale na studiach już też ludzie są bardziej dojrzalsi, jest inna atmosfera.
I jakoś nie miałam problemu, żeby się odnaleźć tam w grupie. I też może to, że z różnych kierunków i z różnych miejscowości jesteście też taką zbieraliną ludzi, nie? Na nowo musicie Tak. się odkrywać, poznawać. To jest, na To moim pomaga. kierunku są osoby w różnym wieku. To nie jest tak, że nawet są Aha. tam sami moi rówieśnicy, bo mam osoby, które są nawet o 10 lat ode mnie starsze i po prostu tak już w późniejszym okresie, po tam innych skończonych studiach uznały, że sobie uzupełnią to, więc to też nie jest taka hermetyczna grupa. Czy tobie na studiach pomaga to, że przez lata byłaś w edukacji domowej i byłaś bardzo samodzielna i musiałaś jakby no sama zaopatrzyć tą swoją edukację? Myślałam nad tym i widzę część plusów, ale też część minusów na Mhm, przykład. możesz o nich opowiedzieć? Tak, z plusów jest na pewno to, że faktycznie łatwiej się zmotywować do nauki tak od siebie, że nie musi ktoś nade mną stać z batem. To nie jest takie uczenie się pod każdą klasówkę, tylko jakby bardziej rozumiem sens tej nauki, taki długotrwały. Ale jeśli chodzi o minusy, na przykład, wydaje mi się, że ciężej mi się jest jednak trochę odnaleźć w strukturach. Przypuśćmy, na studiach, wiadomo, są przedmioty, które podobają mi się bardziej, takie, które podobają mi się mniej. I zauważyłam, że ciężej jest mi wtedy chodzić na coś, co moim zdaniem nie ma sensu, że może ten indywidualizm też jest w taką już drugą stronę. Rozbudowany go masz. Dosyć tak, że osobom z edukacji domowej jest na pewno łatwiej pod kątem samodzielnej nauki, ale może być ciężej, jeśli nagle przyjdzie potrzeba tej regularności zajęć, że trzeba się jednak pojawić, są tam jakieś obecności, oceny, no to jest też coś nowego, prawda? No tak, ale w edukacji domowej miałaś też różne przedmioty, no bo wachlarz tych przedmiotów w szkole podstawowej, gimnazjum czy liceum jest bardzo szeroki. Pewnie nie wszystkie przedmioty były takie super pasujące, więc też musiałaś się uczyć rzeczy, które To nie do końca prawda. ci pasowały. To w czym tu jest różnica? Że wtedy mogłam jednak zrobić to po linii najmniejszego oporu, powiedzmy, nawet trochę zignorować taki przedmiot albo przeczytać podręcznik i zdać to na jakąś tam najniższą możliwą ocenę, jeśli faktycznie mnie to nie interesowało. Chociaż pamiętam, że raczej większość przedmiotów tak w miarę rozumiałam ich sens, że warto się tego uczyć. A tutaj chodzi jakby o sam fakt chodzenia na zajęcia, że na przykład muszę czasami poczekać później na jakąś późniejszą godzinę i tam być, mimo że nie dowiem się niczego innego, niczego nowego dla mnie, to może być trochę frustrujące. Strata czasu. Tak, ale nie mówię, że to jest jakiś minus, że to jest jakaś cecha przeważająca, bo nie ma takich przedmiotów dużo. Magda, powiedz, jak to jest być cały czas, dzień w dzień z mamą, bratem, z tatą też w jakiejś części? Jakby twoje życie toczy się w takim wąskim dość kręgu osób. Może się tak wydawać, chociaż to też nie było tak do końca, bo ja akurat od najmłodszych lat chodziłam na bardzo wiele różnych zajęć dodatkowych i przez większość lat swojej edukacji domowej prawie codziennie jeździłam na jakieś zajęcia. Wiadomo, że to nie jest taka ilość czasu może jak w szkole, ale dla mnie to było odpowiednie, bo też jestem bardziej osobą introwertyczną, więc mi takie, nie wiem, 2 godziny w grupie ludzi, dla mnie to jest wystarczające i myślę, że przy większej ilości czułabym się przebodźcowana. A jeśli chodzi o towarzystwo mamy i brata, to w pierwszych latach faktycznie jakby zawsze tak byliśmy wspólnie, ale po tym jak ja i mój brat poszliśmy do gimnazjum, no to też każdy żył bardziej własnym życiem już. Jakby ten dom, wiadomo, jest jakąś częścią łączącą nasze życie, ale to bardziej jest przestrzeń, każdy. Która was łączy, Tak, tak? ale potem to działo się bardziej na takiej zasadzie, że każdy zajmował się swoimi sprawami, spotykaliśmy się. Tak naturalnie to wszystko wychodziło. To też nie jest tak, że wszystko robiliśmy wspólnie. Powiedziałaś, że w czasach gimnazjum jakby troszeczkę te wasze. Ta wasza praca, współpraca się troszeczkę jakby rozeszła, ty sobie, brat sobie. A jakbyś mogła tak opowiedzieć, jak to w takich etapach szkolnych wyglądało? Do kiedy ty jakby byłaś stale z mamą, ucząc się z mamą, na ile ta mama jakby była obecna i was prowadziła w tym wszystkim? A od którego momentu przychodzi ten taki czas samodzielnej pracy, samodzielnej nauki? Podstawówka. Na pewno pierwsze klasy, no to wiadomo, większość nauki z rodzicami, w sumie i z mamą, i z tatą, bo u nas był taki trochę rozdział przedmiotowy, na przykład tata. Aha, podział mieliście. Tak, był podział obowiązków. Tata prowadził z nami głównie historię i języki obce, bo jest lepszy z tych przedmiotów
niż mama. Mama w zasadzie przez całą moją edukację, to już też potem przez gimnazjum i liceum, pomagała mi z polskiego, jest polonistką, więc też zdawałam się na nią, bo wiedziałam, że mogę jej zaufać w tej kwestii. I późniejsze klasy podstawówki to było tak pół na pół, a pamiętam, że jak zaczynałam gimnazjum, uznałam, że będę się uczyć sama, bo jest to dla mnie lepsze jakoś. Też nie chciałam wymagać od mamy, żeby się przygotowywała z przedmiotów, które już na etapie gimnazjalnym są bardziej skomplikowane, fizyka, chemia, a te przedmioty ścisłe akurat nie są jej działką. Więc uznałam, że wydajniej się tego nauczę sama. Czyli to była twoja decyzja, czy mamy bardziej? Bardziej moja. Twoja. Po prostu byłam też dosyć szybko samodzielna i nie miałam problemów jakoś z takim samoistnym zmotywowaniem się do nauki. Mój brat dłużej uczył się z mamą. Chyba dopiero w liceum tak zaczął się uczyć wszystkiego sam. Tak, ale właśnie tak jak mówię, polski na przykład przez całą szkołę. Może nie, że wszystko robiłam z mamą, ale na pewno zawsze mogłam liczyć na jakieś powtórki z jej strony, do powiedzenia czegoś. No tak, bo to jej czegoś. Konik tak naprawdę, tak. Więc to też warto jakby mieć takiego mentora, który w danej dziedzinie jest też mistrzem dla ciebie, nie? Tak. Powiedziałaś trochę o takiej samodzielności, o tym, że sama się mobilizowałaś do nauki i sama podjęłaś tą decyzję, że już od tej pory, od gimnazjum, czyli mając 13 lat właściwie, tak? 14 lat. Jak sobie radziłaś z tymi przedmiotami, szczególnie właśnie przedmiotami takimi ścisłymi też, z matematyką, fizyką, chemią? Nie miałam raczej problemu z przedmiotami ścisłymi. Może nie jestem typowym umysłem ścisłym, ale nie było mi to trudno zrozumieć, jeśli uczyłam się na przykładach. Też korzystałam z wielu materiałów, które są dostępne w internecie. Z matematyki potem w liceum mi trochę pomagała kuzynka, która jest bardzo dobrą matematyczką, bo miałam dużo braków z gimnazjum. I pamiętam, że ostatnią klasę gimnazjum zdałam tak słabo, więc uznałam, że żeby iść dalej, to nadrobię te zaległości. I tak jak sobie to wszystko przypominam, nie miałam problemów raczej z żadnym przedmiotem. Może miałam bardziej problemy z regularną nauką. A jaki był twój system jakby nauki? Jak sobie ją organizowałaś? Przez długi czas w ogóle pisałam sobie takie plany lekcji, czyli patrzyłam na przedmioty, ile mniej więcej ich jest i ile razy w tygodniu muszę się pouczyć rozdziału danego przedmiotu. Obliczałam to czasowo, czyli brałam na przykład datę, kiedy chciałam zdać egzamin, no i sprawdzałam, ile mam czasu do tego egzaminu, no i wtedy obliczałam, ile działów czy tam rozdziałów tygodniowo muszę zrobić i zwykle sobie to pisałam w kalendarzu, tak żeby się nie pogubić. Chociaż muszę przyznać, że to brzmi dobrze w teorii, ale często nie stosowałam się do tych zaleceń i do wielu egzaminów tak naprawdę przygotowałam się na dwa, dwa tygodnie czyli albo jesteś miesiąc. Tak jak reszta, normalna. No, trzeba to przyznać. Normalna Magda. Tak, ale w zasadzie to też nie było złe, bo to zależy jaki kto ma rodzaj pamięci. Mi na przykład jest łatwiej sobie to tak ścisnąć w jakimś krótkim okresie czasu, bo mam wszystko na świeżo. A uczyłaś się też blokami do przedmiotu? Zależy właśnie jakie przedmioty, bo polskiego, matematyki, języków obcych, historii chyba też uczyłam się przez cały rok, bo to są takie bardziej zaawansowane przedmioty i też z których lepiej nie wyjść sprawy jakoś. A takie przedmioty typu biologia, właśnie geografia, WOS, uczyłam się blokami, chociaż to też nie było takie dosłowne, bo zwykle już od początku roku tam sobie poczytywałam podręczniki, tak żeby się oswoić z materiałem. Można powiedzieć, że się uczyłam wszystkiego naraz, tylko potem jak już miałam wyznaczoną datę egzaminu, to mocniej szłam z tym materiałem do przodu. A jakie przedmioty są twoim konikiem? No to na pewno najbardziej lubiłam biologię i chemię i ogólnie przedmioty przyrodnicze, które też rozszerzałam w liceum. Ale humanistyczne też należały do jakichś kręgów moich zainteresowań, bo teraz też dosyć mocno się interesuję historią, psychologią, ogólnie takimi różnymi szeroko pojętymi sprawami społecznymi, polityką. Najmniej lubiłam naukę języków obcych. Jakoś tak nigdy mnie to nie pociągało czego żałuję. A jeśli mówisz o nauce przedmiotów, które cię najbardziej interesowały, powiedziałaś biologia, chemia, ty się ich uczyłaś tak
podręcznikowo, czy ty bardziej studiowałaś, jakbyś dzisiaj to mogła z perspektywy czasu ocenić? Podręczniki zawsze stosowałam jednak jako taką podstawę, bo w gimnazjum... Taka wskazówka, tak? Czegoś, jaki materiał jest do ogarnięcia? Tak, no i jednak takim moim priorytetem było po prostu dobrze zdać egzaminy, więc rozróżniałam też zawsze naukę pod egzaminy, która to nawet nie była dla mnie coś przymusowego, bo mi sprawiało przyjemność czytanie tych podręczników, jeśli były ciekawie napisane. Odróżniałam zawsze naukę szkolną od swoich zainteresowań, czyli jeśli na przykład chciałam doczytać coś z zakresu działania mózgu czy coś w tym stylu, to po prostu korzystałam z innych źródeł, ale tę naukę pod egzamin zawsze traktowałam tak bardzo szkolnie, bo chciałam je dobrze zdać i mi na tym zależało. A jak wyglądały te egzaminy twoje? Jak możesz podać przykład takiego najlepszego, jak najmilszego wspomnienia z egzaminu? Z egzaminów. Ciężko mi podać jakiś najlepszy egzamin, bo większość moich nauczycieli uwielbiałam i się z nimi też dobrze dogadywałam, nawet poza egzaminami, bo byłam... A jak mogę cię jeszcze zapytać, w jakiej szkole zdawałaś egzaminy? Zdawałam egzaminy w szkole w Koszarawie Bystrej, Montessori. To jest największa szkoła, która prowadzi edukację domową na terenie Polski. Jest tam bardzo dużo rodzin. Ale chyba takim moim najmilszym wspomnieniem są egzaminy z panem Romanem Zoniem, polonistą, który moim zdaniem był nauczycielem z pasji i też miałam okazję uczestniczyć w wielu warsztatach takich już pozaegzaminacyjnych, które prowadził. Bardzo podobał mi się sposób, w jaki prowadził jakby rozmowę, dyskusję z nami, że nie traktował nas z pozycji tak, że on... Nauczyciel, tak, że tak on ja wam to pokażę. Wyżej, tylko był ciekawy naszego zdania i to była taka bardziej debata, że zadawał nam pytania i nawet mógł się nie zgadzać z odpowiedzią, ale nie mówił wtedy, że źle myślisz, mylisz się, musisz myśleć tak jak ja. Ważne, tylko, jak argumentujesz. Tak, tylko jakby dawał nam też pole do wyrażenia własnej opinii. To było bardzo cenne i też myślę, że to jest bardzo miłe dla uczniów, jak nauczyciel ma do nich takie podejście, bo od razu też to podbija jakąś samoocenę, uczy wyrażenia własnego zdania. Magda, częstym pytaniem, mówiąc o edukacji domowej, jest socjalizacja. To taki mit, tak? Że dzieci w edukacji domowej są niesocjalizowane. No ja po tobie muszę przyznać, nie widzę tego, że jesteś niesocjalizowana, bo bez żadnego problemu się zgodziłaś na tą rozmowę i chcesz ją upublicznić, więc bardzo ci też za nią dziękuję. Powiedz, jak to jest z tą socjalizacją? Jak wy dzieci w edukacji domowej się socjalizujecie? Tak, no moim zdaniem to też jest taka kwestia indywidualna mocno, bo szkoła może niby ułatwić tę socjalizację i poruszanie się w grupie, ale z drugiej strony, jak patrzę na jakichś swoich znajomych, którzy normalnie chodzili do szkoły, a też mają problemy z grupą, no to nie jest zawsze tego kwestia, bo szkoła też może często stłamsić, na przykład przez to, że jednak jest taka duża tendencja wśród dzieci, żeby się dopasować do reszty grupy, żeby być jak wszyscy. A ucząc się na edukacji domowej, trochę się tego unika i można zachować taką swoją indywidualną osobowość. Właśnie. Ale no uważam, że jak się uczy właśnie w tym systemie domowym, trzeba jednak trochę tego czasu poświęcić, żeby znaleźć jednak jakąś grupę dla siebie, czy to związaną z jakimiś zainteresowaniami, czy nie wiem, jakieś harcerstwo, coś w tym stylu. Czy ty miałaś takie grupy? Tak. Ja od dziecka chodziłam na różnego rodzaju zajęcia muzyczne, bo po prostu to należało do kręgu moich zainteresowań. Chodziłam na różne tańce, tam szermierkę. Bardzo dużo było tych zajęć dodatkowych. Też przez kilka lat należałam do harcerstwa. Także uważam, że każdy powinien znaleźć taką grupę, bo ścisłe zamknięcie też nie jest dobre. Wiadomo, że w żadną skrajność nie można pójść. A też takie chyba wspólne zainteresowanie pomaga budować relacje, bo jest ten fundament, jest to podłoże, jest ten wspólny temat. Tak. Często to są trwalsze chyba relacje. Poza tym też nie musi być taki nacisk na utrzymywanie kontaktu wyłącznie z osobami ze swojego rocznika. Ja na przykład zawsze się bardziej dogadywałam z jakimiś starszymi osobami, miałam dużo starszych znajomych. Też myślę, że przez edukację domową
jestem bardziej tolerancyjna niż niektóre osoby, bo w mojej szkole w Koczarawie były osoby z bardzo różnych rodzin, z bardzo różnych kręgów kulturowych czy różnych wyznań. I to też od dziecka uczy takiego szacunku, że ktoś jest inny i nie ma się z tym problemu. Tego, że ten świat jest różnorodny i my po prostu akceptujemy się nawzajem i tolerujemy. To jest właśnie też taki element, o który mi chodzi, przedstawiając właśnie takie rozmowy, że jesteśmy, tak jak nieraz wspominałam, różnymi rodzinami, z różnym temperamentem, różne osobowości, o różnym statusie społecznym, z różnym wykształceniem i też dzieci są różne, o różnych zainteresowaniach, więc to jest jakby całe piękno, że jest ta różnorodność w nas i my ją możemy właśnie w taki sposób też odkrywać. A czy ty masz jakieś trwałe relacje z osobami, które też były w edukacji domowej bądź są w edukacji domowej? Mam relacje, może nie są to takie bliskie przyjaźnie, ale ten kontakt jakiś jest. Minusem jest to, że jednak dużo osób mieszka gdzieś zupełnie w różnych miejscach Polski, tak? Tak. Mhm. Jedna z moich koleżanek, którą znam najdłużej, bo od czwartej klasy podstawówki mieszka w Gdańsku. Ale to też jest cenne, bo jak pojechałam do Gdańska, to wiedziałam, że mogę do niej napisać. A, czyli wy się możecie też odwiedzać, tak? Tak, i to tak. Też wam stwarza jakby taką fajną okoliczność, że pretekst nie zamykacie się w jednej wiosce. No właśnie. Tylko możecie jeździć po całym świecie nawet, nie? Bo są dzieci w edukacji domowej też za granicą, które tutaj tylko przyjeżdżają zdać egzaminy, a możecie się wzajemnie odwiedzać. Magda, dzisiaj jesteś już dorosłą osobą. Pewnie w jakiejś tam perspektywie myślisz też o tym, jak sobie to życie takie dorosłe poukładać, jak się usamodzielnić. A czy ty, wybiegając jakby w przyszłość, podjęłabyś też taką decyzję, jaką podjęła twoja mama, żeby dzieci wziąć na edukację domową? To jest ciężkie pytanie, bo też nie planuję zakładania rodziny raczej. Znaczy nie mówię, że w jakiejś dłuższej perspektywie, ale na pewno w bliższej się nad tym nie zastanawiałam. Ale tak teoretyzując zupełnie, nie wiem, czy bym się na to zdobyła, bo jednak to jest bardzo angażujące czasowo i nie wiem, czy czułabym się odpowiednio na takim stanowisku. Typu uważam, że naprawdę trzeba mieć też powołanie do tego, zwłaszcza przy młodszych dzieciach i trzeba im dużo tego czasu poświęcić. Także nie wiem, czy bym się na to zdecydowała. Ale sprawa jest otwarta. Chciałam cię jeszcze zapytać o twoją relację z mamą, no bo ty z mamą jednak przebywałaś najwięcej, tak? Mama była tym twoim takim pierwszym nauczycielem, najbliższą osobą. Była mamą, była nauczycielem. Jak to już kiedyś wcześniej niektóre osoby w wywiadach też wspominały, czasem są poganiaczem, czasem są takim dobrym, złym policjantem, różnie to bywa. Te role są mam bardzo różne i to jest też trudne do pogodzenia. Ale jak wyglądała ta twoja relacja matki i córki, ucznia, nauczyciela, wszystko w tym jednym domu? To może być czasami ciężkie, bo jednak rodzica nie zawsze się traktuje jako takiego, taki autorytet w sprawach naukowych, że jednak może dla niektórych pójście do szkoły i widzenie nauczyciela, który jest jednak obcą osobą, nie widzi się jego słabości, jest łatwiejsze uznanie tego autorytetu. W domu to faktycznie może być często trudne. Ja pamiętam, że często miałyśmy z mamą jakieś konflikty na temat tego, że na przykład ona chciała mi coś zaproponować, a ja chciałam się uczyć czegoś innego, takie różne sprawy. Poza tym też mam dosyć buntowniczy charakter, więc dużo było spięć na różnych tłach między nami. Ale teraz wróciłam do domu po tym pierwszym roku studiów i na przykład mam bardzo dobrą relację z mamą, więc może to też usamodzielnienie się było potrzebne, żeby wrócić z takim bardziej otwartym umysłem. Czyli też miałyście okazję do takiego docierania się, nie? Rok w rok, dzień w dzień, no, miesiąc w miesiąc, cały czas ze sobą. Też tego, że jakby obydwie mamy dosyć mocne temperamenty i jesteśmy wybuchowe, więc wiadomo, że nie zawsze jest łatwo. Jasne. Ale raczej miło wspominam, bo mamy też z moją mamą dużo wspólnego, dużo jakby wspólnych spostrzeżeń na świat i to jest taki czynnik łączący. Co zyskałaś dzięki edukacji domowej? To tak jak też pewnie się już przecierało w moich wcześniejszych odpowiedziach, takie silne wykształcenie swojej osobowości, pewności siebie i pewności do tego, co chce się robić, też na pewno dużo czasu na rozwój swoich zainteresowań, taką elastyczność, ale też połączoną z nauką zorganizowania, no to myślę, że to będą takie główne plusy.
Czy edukacja domowa jest dla wszystkich? Myślę, że nie, Dla kogo bo jest, a dla kogo na pewno nie? są osoby, które z nami, które będąc na edukacji domowej na przykład w ogóle by się nie uczyły i potrzebują takiego bata nad sobą, żeby, nie wiem, tam zrobić jakieś minimum. I są osoby, które po prostu lepiej się odnajdują w szkole i to też nie jest nic złego, dlatego każdy powinien tak bardziej indywidualnie do tego podejść i się zastanowić, albo nawet spróbować, bo też nic nie szkodzi spróbować na pół roku czy rok i potem wrócić. To też nie jest wyrok, że musi być koniecznie na całą drogę edukacji, tak? Więc zawsze można spróbować, ale myślę, że to nie jest dla każdego mimo wszystko. Czy po edukacji domowej młodzież dostaje się na studia? Bo często rodzice mają taką obawę, no dobrze, jeszcze podstawówka, to może tak, ale liceum no jednak ma przygotować do studiów. Jak to moje dziecko się dostanie na studia po liceum w edukacji domowej? Tak, no to mogę powiedzieć, że na przykład w mojej szkole w Koszarawie Bystrej nie było chyba osoby, albo bardzo niewielki procent osób nie zdało matury z jakiegoś przedmiotu i też porównując wyniki na przykład ze średnią krajową są często wyższe. Tak teraz analizując moich znajomych z mojego roku, mam kolegę, który jest na medycynie na przykład, koleżanka na biologii, więc raczej nie ma problemu, o ile ktoś faktycznie robi coś w tym kierunku i naprawdę ma jakieś ambicje i chce coś z nimi Jak ktoś jest dalej zdeterminowany, robić. To nie potrzebuje do tego stricte szkoły, tylko jest w stanie sam to też zrobić, tak? Nawet niektóre osoby specjalnie przechodzą na edukację domową w ostatniej klasie, tak żeby już tylko pod Skupić maturę. Się tylko na tych przedmiotach. Magda, dziękuję Ci za tą rozmowę, dziękuję Ci za to spotkanie. Mam nadzieję, że mogliście usłyszeć też taki głos ze strony osoby, która już przeszła ten długi proces w edukacji domowej. Komentujcie, lajkujcie, posyłajcie w świat dalej i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.